Po kilku lepszych dniach statystyki covidowe znowu poszły w górę. W środowym raporcie rządowym wykazano niemal 15 tysięcy nowych zakażeń. Podlaskie nie jest już liderem listy z najniższą ilością nowych zakażeń. We wtorek w statystykach ujawniono tu mniej niż 100 nowych zakażeń, a w środę rano serwis gov.pl poinformował o niemal trzykrotnym wzroście ilości nowych infekcji. Liczba dodatnich wyników z 90 kilku wzrosła do 277. Odnotowano kolejne 11 zgonów. W powiecie suwalskim nowych przypadków zakażenia mamy 7, ale wykonano tu zaledwie 23 testy. Ponad 200 mieszkańców powiatu ziemskiego objętych jest kwarantanną. W samych Suwałkach nowych zakażeń odnotowano 9 przy 67 wykonanych testach. W tej grupie wprawdzie dodatnich wyników było 14, ale raport rządowy nie podaje, czy są to osoby z nieustalonym miejscem zamieszkania, czy też są to pacjenci sprawdzani testem przed wypisaniem ze szpitala. W Suwałkach odnotowano też w ciągu ostatniej doby 1 zgon.